Hej, witajcie, z tej strony Kornel i witam was w kolejnym odcinku z gry Metro 2033 Last Light. Po poprzednim odcinku zakończyliśmy na towarzystwie naszemu tutaj komunistycznemu przyjacielowi Pawłowi i razem próbujemy się wydostać z tego faszystowskiego obozu. Nie no, obozu raczej to złe stwierdzenie, z tego faszystowskiego, tej faszystowskiej części metra. Tak, dokładnie faszystowskiej, trzeba ich trochę oświetlić. Dokładnie haszycowskie, a nie nazistowskie, jak mi się parę razy zdarzyło powiedzieć w poprzednim odcinku, z tego co zauważyłem. No, świecę na ciebie. Co to było? Całe światło? Mogę ładować tego? I jednocześnie świecić, dobra. Że się to było słabe. Nara. No jeden się... Nie chciał ewidentnie... Co, podpalić jeszcze wszystko? W końcu, no w sumie dużo to się nie zapalić, sam kamień. Bity kamień, więc... Gratuluję kamień. Ślę bramę. Pod akumulator. Podnoszę doварkę. To nie moją doварkę, tą podręczną. Czy ja mam zdrowia? Nie, tu po prostu dym się ulatnia. No więc, tak jak mówię, to jest obóz faszystowski. Obóz. To jest faszystowska część metra. Ci ludzie to są faszyści. I ja powiedziałem kilka razy naziści, a pomyliłem się troszeczkę, to sprawdziłem, bo wiedziałem, że coś jest nie tak, że to na pewno nie jest to samo. I sprawdziłem, i nazist to jest po prostu bardziej. Rozwinięty, bardziej... Chwila... Czy tutaj mam iść, czy tu? Dobra, tutaj nie. Bardziej taki... Ostry faszyzm. To znaczy z taką dawką jeszcze rasizmu. I właśnie to Niemcy z czasów II wojny światowej, za czasów Niemcy hitlerowskie, były nazistowskie, czyli ta rasa panów, rasa aryjska strasznie dawała we znaki. I to właśnie był nazizm, czyli faszyzm z nazizm, faszyzm z rasizmem. Dobra, i to tyle, co chciałem powiedzieć. Jakie sprostowanie poprzedniego odcinka. Czy to wszystko, co tu znajdziemy? Oj, taki odruch już. Ale dobra. Ten jest chyba inny. Tamten był czerwony, ten co siedzi mu w mordę, jakby nie zwracam to uwagi. Jakie mam wrażenie? Bo jeden kurde tam skupaniec mnie gryz, jak ja na niego siedziłem. I pamiętam, że chyba był czerwony. To są pomarańczowe, żółte. Widać. No nie, gdzie uciekasz? Płoń, śmieciu. Chyba na plecach mi się ten pojawił jeszcze. Kurde. Ile za krótko przytrzymałem. No i zdążył się schować. Tu o tym mówiłem. Ten coś ma na dupie. Czy to coś mogę wysadzić? Wiem jedno, stojąc nic nie zrobimy. Płoń. Dobra. O, to no, sprawdzimy to. Nie, myślałem, że to wysadzimy, ale jednak nie. Dobra, to raczej jest przejście zamknięte. Kurde. Co jest, łazi tam coś z tyłu? Nie, dobra. Amunicja jakaś. O, do strzelby, która właśnie troszeczkę biedniała przed chwilą, ale już jest wszystko w porządku, na swoim miejscu. Dobra. Tu raczej nic nie ma. Dobra, spalnię tylko pajęczynę. O, właśnie mogę za pajęczką teoretycznie chodzić i cały czas po drodze pajęczynę spalać. Ale widzę, tak średnio działa. Raz co nieco spalę. Ale ogólnie to mi się to nie podoba. I nie wiem, czy nie chcę przebiec. No, przebiegniemy. Jak się coś pojawi mi na plecach z tego wszystkiego, kurde, to po prostu będziemy ich skierowani. No, nie ma innego wyboru. Idąc powoli, nic nie zrobię. Małuchy, dobra, maluchy nic mi nie zrobią. Małe pierdzielce. Czy tu... To jest chyba ten bezpiecznik, który właśnie mamy naładować. Ruszył silnik, brama otwarta. I pewnie tu jest szybsza droga powrotna. Ale nie wierzę, że to było takie proste. Aha. Chwila. Czy ja tu byłem przed chwilą? Zaraz go rozejrzę, co to tutaj jest. Czy to właśnie... To jest czerwone, tak samo śmieć.
To zaś czerwony. On jest wytrzymalszy? Nie wiem, ale gnój umiera. Umiera? Umarł i nie żyje. A kto umarł, to nie żyje, dobra. Czy ja stąd właśnie przyszedłem? Zaraz się rozejrzę, jak ten też padnie. No, 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 no. No. Czy ja tutaj przed chwilą wszedłem? Tak, tu przyszedłem. No właśnie stamtąd. Jeszcze sprawdzę. O, właśnie jakoś... Skąd ja przyszedłem? Tutaj byłem przed chwilą. Kurde, co tu się dzieje? Gdzie jest Paweł? A ja myślałem, że mam dobrą orientację w terenie. I właśnie się zgubiłem. No po prostu się zgubiłem, nie wierzę. Ale idziemy... Idziemy z prądem i... Tu ja wszedłem? O, no dobra. Może tak to wyglądało. Otwarte? Niech na PC nie wejdzie. No dobra. Może zamknijmy to? Dobrze by było. Nie, to nie. Pewnie, jak się rozejrzę. Albo jednak nie, bo nie będę na to czasu. Ścieżka przez światło. Niemal dotarliśmy do stacji. Teatralnaja. Wejście do metra powinno być blisko. Chociaż jesteśmy tuż, musimy tam dotrzeć. Przez powierzchnię. A na powierzchni każdy krok może być naszym ostatnim. No dobra. W końcu chyba jeszcze w tej... W Last Light'cie. Nie byliśmy chyba na powierzchni. Nie, nie byliśmy jeszcze. Teraz będzie... Nie, byliśmy. To początkowa misja ze snajperem. No dobra, tak będzie pierwszy raz. We don't want to be caught out here in the fucking dark. Ufam, wierzę ci, Pawlo. Mogę tak się mówić, Pawlo? Bo nie masz nic przeciwko. Artomicz, no dobra. Widzę. Widzę, że sobie nawzajem ksytki myślami, ale sorry, ja byłem pierwszy. Tam szukaj wyjścia. Ja to sobie eksploruję. Aha. Dobra, a to ja nie mam żadnej maski? Nie mam. Filtr widzę, pewnie 4 minutówka. Ile tam jest? Jeszcze nie mogę sprawdzić. A, no tutaj pod tabem nie powinno teoretycznie nic być. O właśnie, tylko na zegarku przedstawi. A pod tabem powinno być dodatkowo 7 minut mamy. 7 minut plus to, co jest na zegarku. Czyli około 4. O, czekawka. Dobra, więc... Tutaj nic nie ma. O, pajęczyna. Jedziemy. You know, I've heard of things roaming around that even bullets can't stop. You have been through some bad shit, I know, but not like what's coming. Co może być gorsze? Od pieprzonych bibliotekarzy. No chyba, że właśnie masz bibliotekarza na myśli. Don't drop your guard for an instant, okay? Kurde, ale razi w oczy. No tak razi w oczy. That's impressive. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. The building where it crashed, that's the entrance to the theater. Teatralnaja, dobra. The ice is thawing up here. It's almost like spring, eh, Artyomich? Maybe we'll live to see the summer. Może dożyjemy, ale na razie... Nie wydaje mi się żadnego... zagrożenia nie widzę. The Rangers would never cross the square out in the open. Okay. We could walk down the wing here. Okay, so much for the sun. Czy teoretycznie mi się to podoba, ale z drugiej strony, jak mają mi nagle skądś wyskoczyć? Co jest? A tu jesteś. Deszcz? Kiedy to... Ledwo cię słyszę w tym deszczu. Serio tak samo ci słychać? O kurde. O nie. Co to? Nigdzie nie idzie. Jednego załatwiłem i on pewnie będą w plecy wszedł. Idziemy? Co ja mam prowadzić? Nie, idziesz. Nie wyjdzie jakiś inny? Chyba nie. Dobra, nadjmy latarę, bo zużyliśmy trochę mocy. Dobra, jesteśmy gotowi, zwarci i czekamy na jakieś nazwiski, które prawdopodobnie na plecy nam już raczej nie wejdą.
Ładowałem przed chwilą. O, szukaj filtru. To jest dobry pomysł. Już mi się, Artem, tu się możesz mi na... O, proszę. Nie, jednak nie. Nic nie idzie? Nie. Filtry. No, przy żołnierzu pewnie. Co jest? Kurde. Zebrałem jakieś filtry? Znaczy wymienię ten obecny. Tak, 8 minut. Jakiś zebrałem. Dobra. 2.30 dodaliśmy do zegara. Co, jak dodam jeszcze raz, to jakby... Nie, musiałem dojść tak długo. Nie mogę do 5 minut zegara dodawać? Max tam... Ile tam jest? 2,5 minuty? Jeden filtr. Ci powiem, że mnie to nie zadowala. Co to jest z żółtego? Co to było? Czy to jest jakiś nowy rodzaj prądu zapalający? Nie jestem pewny. Albo apteczka, taka bez opakowania. Znowu to oświetlenie. Znowu to oświetlenie i tym razem nie było żadnego zagrożenia. Czyli to nie dotyczy zagrożenia, któremu ledwo umknęliśmy. Czego się niego dotyczy na topu światy? Czy nie mam pojęcia? Dobra. Może to się wkrótce wyjaśni. No, dobry pomysł. Ale ja jednak bym jeszcze poszedł na chwilę tam. Bo tutaj, w takich miejscach zawsze coś może być. A, nie ma z jaj. Serio, nic? No dobra, jak nic to nic. Serwerownia, to pewnie tutaj. Ściana. Coś tu leży, no Zalisa, mam nadzieję, że martwa. Przynajmniej tak wygląda. Zamknięte i tu nie będzie się działo. Tu jest ciemno jak w dupie? Nie jak w dupie, ale ciemno. Ło, kościół. Co jest? Strasznie mnie tymi dźwiękami. A co to? O! To jest dubeltówka! To jest dubeltówka! Ta. Fuck, już spamię. Pewnie będzie trzeba. Strzał! No, dobra, to nie ja zrobiłem, ale... No to było pewne... O, jak się ładuje. Dwa na oboje do środka? Czy chcesz się z to pakował? Nie, wymieni moją dubeltówkę obecną. Ty! Ale jak ja jej nie chcę, to... Ale ja jej nie chcę? Dużo naboi mam. Kurde, wygląda kosmicznie, ale dwa naboje. No to nie wiem, tam to miało 6 albo 8, teraz nie pamiętam. No i co, i już nie mogę wymienić z powrotem na starą? Aha, tu leży, dobra. Ale czy ja chcę wtedy? Jak ta jest jaka? Tak, chyba chcę. Ta ma też nastrzała obecna. Z tym, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć naboi. Więc to mnie znacznie bardziej ciekawi. 3 razy więcej naboi. Obrażenia podobne. No dobra, tam się chyba nie dostanę. I to w sumie wszystko, co mogę tutaj zrobić. Spadamy. No bo coś mnie, kurde, naskoczyło. Ale dobrze, że tam byłeś i mnie wspierałeś. Przynajmniej mentalnie. Co jest? Latarka. Co to było? Poszliście? Gdzie? Tam? Skąd strzelali? O, w dupę! I znowu ten pobłysk. Okej, Artyom. No more tricks like that. Let's get to the plane before another pack comes through. Move it! Co jest? Już się dusisz? O co chodzi z tymi przybłyskami? Mówisz, że jakieś gówno coś się wydarzyły? Spróbuj się otwarzam. Spróbuj otworzyć się, ja osłaniam. No. Puszuj. Dobra. Co to w ogóle jest? A, to jest ten samolot cały. Czemu miałbym Nikować? Family is returning from vacation, you know? You know, Artyom, I've never been to the sea, or even on a plane, myself.
A, już wiem, czemu mam nie panikować. Tylko co za przebłyski? No co ty nie powiesz? A, widzimy tam jakby momenty, jak jeszcze wszyscy żyli. Artyom, what is this? Co masz na myśli? Look, they're alive. Kto? Zasłaniasz. Tu żyje. A, że na rozwidy. Czy co? Kurde, nie strasz mnie. Dobra, spadamy. Nie chcemy nigdzie być nigdy za długo. Kurde, i tam... W sensie tak się fajnie pokazują jakby... Dokładne kadry, na które teraz... Do który teraz mam ustawione. Fajnie to wygląda. Może to spalmy trochę? Bo chcę zobaczyć, co to jest. Okienko? Okienko. Co jest? O. Kto powiedział, żeby komu nie odbiło? Dobra. Jak to się wydarzyło? Jednemu nagle odwali? Nagle stracili prąd? Spadamy? Co, przez tą burzę? Czy... A, to było w tym momencie, kiedy ten... Przesadziło. Ziemiuchę. No, ci co lecieli samolotami i byli właśnie w tej okolicy, to mieli niezłe widoki. O, panie. No, najgorszemu wrogowi. O, ten już. Ten już by bardzo za nim chyba doleciał. A nie, jeszcze żyje. No właśnie. Spadanie samolotem to nie jest walnięcie w ziemię i bum, i po ptakach. Znaczy, może nie tak drastycznie jak tutaj, że jakieś kamienie przez okna się przybijają. Ale jednak. To jest dużo więcej niż walnięcie w ziemię. Oddychaj, oddychaj. A, mam ci też swoją? Kurde! Kto tu mówi, żeby kto nie zwariował? Pójdźmy to jeszcze raz. Artem się dusi powoli. Bo zaciąga się, jakby był kilkudziesięcioletnim palaczem. Okay, let's get out of this place now. Artyom, go right. I think we'll find the entrance behind. Z budynkiem jest wejście. No dobra, posam się. Przodu, co jest? Skąd? Atakować czy poleci? Poleci. Za długo? Niech podleci. Albo nie. Albo jo. No bo sam go załatwisz. Nie no, nie chcę marnować amunicji. Jak to tylko jest jakiś skrypt. Chyba, że podleci. A to który mnie urwał? Na plecy czy ten? I co, padnę? Nie, że będę żył. No, czyli to był chyba jednak tylko skrypt. Na 100% to był skrypt. No właśnie, dlaczego nie chciałem do niego strzelać? Co jest? Czy to faszyści? Dobra. Tak jak do przodu. Dobra. Nie blokuj mnie. Chyba, że ja sam je załatwisz. Kurde, że się szybko załatwił. Może nie będę marnował amunicji. Tylko kiedy trzeba. Ktoś na plecy? Nie. No. Nie będę marnował amunicji, tak sobie z nimi... Ocie! I że niby... Mamy to sami załatwić? Znaczy, ty masz sam to załatwić? Bo ja tu się staram nie atakować. Przeładujmy. No, załatw go. Załatw go! Paweł, nie tak się uczyłem.
No, musimy się ruszać. Ale więcej chyba już nikt nie wyjdzie. Ja oberwałem przy ciebie, Paweł. No, liczę się na twoją pomoc, nie dostanę jej. Zobaczymy, jak będziesz lepiej potrzebował pomocy. Kto koło podsadza? Ty mnie! No, widzę cię! Skrypt nieodpalony? No, tak myślałem. No. O! Zdążysz? Już myślałem, tak się zakończy, że po prostu Pawa porwą. A to by było słabe, strasznie. Nie trafiłem w łeb od razu. I nie padł od razu. Kurde! Aż żałuję, że nie wziąłem jednak dubeltówki. Jak ty chcesz zabić na strzał, to muszę perfidnie w łeb strzelić. Paweł, nie zostawi mnie! Paweł, nie tu jesteś! Paweł, gdzie ty jesteś? Paweł, zgubiłem się! Jestem za młody! Paweł! Jestem! O, jesteśmy już przy tym. Dobra. Nie no, za daleko jest, nie zabiję go na strzała. Nie, za dużo ich się wbiło. Ej, ale to było naprawdę trudne. Tutaj to wymagało ode mnie perfidnych ryjów samych. Tak się nagle trzech rzuciło. No dobra, nawet dubeltówką tego nie ogarnął. Gdzie ja, to tak źle wszedłem znowu? Nie, dobrze wszedłem. Pocać mnie. No dobra, trzeba po ryjach. Tutaj nikogo nie będziemy strzelali. Od razu. Chyba, że zrobimy taki myk zapalającym. Tu pobiegniemy od razu tu. Poczekamy na Pawła. Paweł, biegniesz? Paweł, bo chcę rzucić tego. Nie mam drogi powrotnej! No, przeładuj to. Czy ja mam to otworzyć, czy to się otworzy samo? Co teraz? Na plecy mi wszedł. Dobra, to jest skrypt prawdopodobnie, dobra, udało się. No, i dajcie mi takie coś, to jest prawdziwy miotacz płomieni, nie to co ja miałem. Gdzie my teraz zostaliśmy w ogóle? Ogólnie do metra, czy... Do ciebie, czy do mnie? Znaczy do Sparty, czy do... Do komuny? Teatralnaja. Nasza krótka wizyta w Martwej Moskwie, upiorze przeszłości. Skoczyła się znów, pomogliśmy sobie nawzajem z Pawłem i wróciliśmy do metra. Jako prawdziwi partnerzy, inaczej na tym pustkowiu nie da się przetrwać. Przed nami zaludniona stacja, Teatralnaja. Leży bardzo blisko. Polis jest, jeśli Pawłowi uda się przeprowadzić mnie przez posterunki czerwonej linii, będę miał zdanie samą godzinę. Czerwonej linii. Czyli to jest jednak komunistyczne. Komunistyczna część. Zaraz zobaczę po ich stroju. Dobra, dużo po jej stronie się nie dowiem. O, kluczyk. No i jedalnie. Bolszoj? Wszyscy aktorzy przetrwali są teraz u Toi. Ludzie z całego metra tu przyjeżdżają, żeby zobaczyć ich występy. No, prawdziwa kolej. Nawet są dzieciaki jakieś. Coś tu się... I najgorsze, takie dzieciaki nigdy świata nie widziały zewnętrznego. Jak to się wydarzyło jakoś 25 lat temu? Chyba? No to... Te dzieciary to po prostu się urodziły tutaj. A nawet niektórzy dorośli. And revolution is fitting distance to polis. So, I, as a good communist, which I am, will vouch for you. They'll have to let you through, and you'll be home. No, ty do mnie poręczysz, bo ty masz u mnie dług. A co z pozostałymi? Yes, we are. Great, come in then. So, my Spartan friend, have a look around. There's plenty to see here, huh?
To się boję, że to będzie wyglądało tak, że faszyści, komuniści, jedno zagrożenie dla nas. Niczym się to nie różni. Paweł jest spoko, mam nadzieję. Ale to może nie wystarczy jego głos. No, fajne przejście. Dobra. Dzienniczyk jakiś. Szukamy tego, szukamy sejfu. Bo mamy kluczyk. A sejf może być wszędzie. Świnki! No, jest jakieś mięsko. Może nie wyglądają najlepiej. Ale przynajmniej są. Gdzie jest skrzynka? Gdzie jest sejfik? Tu nie możemy przejść. Tu jest dla nich pasza? Chyba tak. No dobra, to idziemy tutaj. Oczywiście jakieś żebraczki. Mhm, a mogę ci dać to? Chyba tak, ale bo ja się ginąć. No dobra, nie mogę ci dać. A, nie, jednak mogę. O, znowu! I to samo było jak kiedyś się go typka załatwiłem, co powiedział, żeby nie strzelać, nie strzelać. Jak kazał mi strzelać, że się podaj się w tej zmrażarce chyba to było. I jak już on zastrzelił jednak. To właśnie. Co to znaczy? Nadal nie wiem. Niby wiem, kiedy to się pojawia. Ale nadal nie co to znaczy. Czy mam potem jakąś, nie wiem, karmę? Czy co to jest w zasadzie? Nie, no nie mam nic takiego. Czy mam maskę? Właśnie nie, tak sprawdziłem. Przypadkiem założonej nie mam. Macie amunicję przypadkiem na stoliku? Czasami ludzie tak często... Ten to się schlał. Ludzie będą zostawiać jakieś amunicje. Złote. Dobra, idziemy do przodu, nie będzie tak przedłużali na takie duperele. No, bardzo apetycznie pachnie, bardzo. Czuję to siano, które właśnie chyba przed chwilą świnie żarły. To jest na pewno musi być smakowite. O, jacyś zabawiacze? Nie, trzema piłeczkami, proste żonglowanie. Nie przesadzaj. Musi być demonem, jeżeli jest tak... A, to oni mówią. Pokaż coś. Ja jestem młody. Ja zgadnę. Pokaż coś, ja zgadnę. Nara. Pokaż cień. Znowu coś się wydarzyło. Ja nie rozumieć. Nie pokażesz nic. Chyba komuś powiedzieli, że ktoś nie żyje. Prawdopodobnie. No dobra, nie ma co. Może coś zgarnąć w metro. 2035, 2033, 34. Czyżby to były ukryte zapowiedzi kolejnych części metra? Mam nadzieję, że ta produkcja się nie skończy na stacie. Dobra, tu raczej nic nie ma. Market. Co jest w markecie? O, naboje. Mogę zgarnąć? Nie. Mogę coś kupić. Amunicję? Raczej nie. 150, czy to jest to ile jest, czy to ile mam? Czyli ile kosztuje? 12,42. Nie, to jest ile mam, bo pamiętam, że takie liczby były też u mnie. Tak, 12,42, 34, 150. 150 amunicji do karabinu. No możemy stranić jak strzelać się jak posrani. 34 do strzelby, 12 do? To jest śród chyba. Nie, no bo śród to strzelba. Nie wiem, do czego to jest. I właśnie, 0 do snajperki. No masakra jakaś. Dobrze, że tą snajperkę się pozbyłem, na strzelbę wymieniłem. Znaczy karabin. Teoretycznie chyba u ciebie mógł kupić, prawda? No ale nie mogę kupić, bo... O, mamy surowe kulki. To są surowe kulki. Kulki złożone są idealną amunicją do broni wytwarzanej chałapniczo. Są gładkie i można je spotkać w wielu mechanizmach metra. A do czego jest to? No, to jest do rewolweru. Żadnego nie mam. Mogę ci je sprzedać? Sprzedaj, F. Za jeden, no ale... Z pistoletu nigdy nie będziemy korzystać. Te kulki to też jakieś takie 2 na 10. Kup, strzelba, 34. 2, 8, 9. I tak nigdy na nic nie wydajemy. W poprzednim metrze, poprzedniej serii to przez sangrę chyba nic nie kupiłem. Więc, no nie wiem, jeden nabój, 5 czego? Nie. A 5 tych.
5 za 5. Myślę, że jest max. No dobra. Dobra. I ja bym chciał zobaczyć. Nie mogę broni wymienić. No dobra. O, jakieś granaty zapalające. Ile one kosztowały? Czemu nie widzę? Jest kup, ale tu kupię 5, prawda? A nie, tu jednak jest kosz. No dobra, no to. Dobra, uzupełnimy je. Czasami się mogą przydać jednak te granaty, znaczy te. No granaty zapalające. No właśnie, jak tam jakieś są wąskie przejścia, to się rzuci takie dwa. To na pewno trochę pomocy. Z walką z Nazalisami. O, ty masz broń. Czy ty masz. Sprawdzimy jeszcze raz karabin. Wymień broń sobaka na Ashtot. Nie. Bo kliknąłem to razy. Co to jest? Broń pneumatyczna domowej roboty, skokująca cicha i celna. Pomoc zbiornika zwiększa. Pani zbiornika zwiększa moc. Aha, to jest pompowana, czyli to są te sterowe kulki prawdopodobnie. Nie wydaje mi się, żebym to jakoś bardzo chciał. Tu mamy dubeltówkę. Nie masz karabinu serpiskiego. Nie masz. I tak bym nie chciał. No dobra. Nie ma co. A, shrooms, te grzyby. A, no gram na tym. Nie wiem, co to jest nawet. Jakaś gitara trójkątna? Altówka czy coś? Dobra, uciemy sobie kupimy. Ci sobie coś o czymś opowiadają. Taki dzienniczek leży. Ci na coś czekają. A ja mam przejście dla VIP-ów? Mam przejście dla VIP-ów, czy nie mam? Nie, to jest prawdopodobnie wyjście. Serio? Muszę coś ustawić? A. A chciałem zobaczyć ten występ w... Bolszoju. W Bolszoju. Tak, właśnie, Bolszoju. O. Mamy VIP-a. Co pokażesz? Pokażesz mu bilety? Czy w mordę mu przywalisz? Wygląda, jakby chciał mu przywalić mordę jednak. Mamy VIP-a. No co mogę powiedzieć? No miło się czekało ogólnie, ale no co? Nie będę czekał z wami. Jak mogę wykorzystać sytuację, będąc najlepszym przyjacielem Bawa, prawdopodobnie jedynaki kiedykolwiek poza. No mam nadzieję, że mnie nie wykiwa pod koniec. Chyba już wiem, czemu to się nazywa Teatralnaja. Dobra, myślałem, że się wypasuje, ale jednak nie znam. Mogę im granat zarzucić. Nie to, żebym chciał, ale... Ale mogę? No nie mogę. Ale śmieszne. Noga do góry. Prawo, lewo. Śmiejmy się wszyscy. Ja pierdolę. Dobra, po prostu idźmy do przodu. No! Klap, 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 klap! Mogę dostać? Ja chyba nie chcę. Za kulisy. Helen, no, что? I'm totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm very, very sorry. I'll come back soon. Już Paweł się nie tłumacz. Żana, let me use your powder. Powder? A może gunpowder chcesz pożyczyć? Mam pod dostatkiem. Nawet nie wiem, ile mam lat. Nie wiem, jakich mam szukać. Anyways, I tell you we should be going, but let's drink to the fact we are still alive. Tell me, okay? Coraz mi się podoba mi, Pawlo. Jakoś jest wszystko strasznie podejrzane. Zaraz mi wyculę z pływą. Powie, że jesteś komuś, nie jesteś. I jak powiem, że nie jestem, to będzie po mnie. O, coś się dolał. Coś się dolał, to wszystko było u tego, ukartowane. Smooth stuff, eh?
You know, I've traveled all over the metro and people talk all kinds of shit about the red line. That it's awful there. Znowu ten przebłysk. Shoot comrades for nothing and you can't even tell a joke without getting arrested. Wait, let's have another drink. Here goes, Artyom. Nie podoba mi się to. Strasznie mi się to nie podoba. Wow. So, yes, our life is a bit strict. One party, one leader, one ideology, but we have order. And everything is shared. Food, medicine, fuel, shelter. No rich men, true, but no beggars either. Another drink. And now, Paweł, za bardzo nalegasz. Come on, Artyom. No, pij do dna. Ej, walnę głową w stół. Ja po prostu zrobię bam i tego placka z tej... To nie jest tej paszy, co są świnie żarły? Look at the far stations. They freaking eat each other. Sell their kids as slaves. It's like the Stone Age. Left to his own devices, a man becomes a beast. You know, order is all that matters. That's our salvation. So you can believe whatever, but I am red. I am red until the day I die. I drink to order. Blin. Czerwone pokrycie zostało. Wpadek? Nie sądzę. Jak teraz sobie myślę, jak młodzi ludzie mogą chcieć być komunistami. No, ja po prostu... Nie, ja po prostu... Ja to wyczułem, od razu. Od razu to było coś nie tak. No, co, albo przywalę, albo... Są dwa wyjścia. No normalnie wszystko przewidziałem, przysięgam. Nigdy nie grałem w tą grę. Tę grę. To po prostu było pewne. To po prostu było do przewidzenia. Jakiś byłem głupi, kupiłem tę gadkę przyjaźni, idiotyczne odzywki muszkieteru, poczekaj, no tylko wyrównam rachunki. Zastanawiam się, dlaczego Paweł zadał sobie tyle trudu, by mnie złapać. To było od razu do przewidzenia, że Paweł jest coś samilutki. Trochę głupio, że to potoczyło się tak, a nie inaczej, skoro uratowałem mu życie. On mogę go po prostu skreślić z listy. Więc liczę cały czas, on jest jakimś kurde odznakowanym. Artyom, look, I think of you as my friend, really. But as a soldier, you understand that I had to follow my orders and bring you here, okay? Now you're under arrest, but perhaps it's not... Mam też drugą nadzieję, że to wszystko jest głębszy plan i on jest moim przyjacielem. I on po prostu to zrobił, bo wiedział, że jakby władza nie posłucha tego, że ja jestem Spartem, można mnie wypuścić. Ale... Korzystając ze swoich predyspozycji i odznaczeń, może mnie po prostu przepuścić przez to. Mówię, że jestem więźniem. To jest coś, co mogę... Co wydaje mi się, że może się stać. You're a smart guy, so we understand there is no such thing as coincidence. You are here because we need you. Information. So, my advice to you, my friend? A jeżeli nie, no to co mogę powiedzieć, Paweł? Zawiodę się na tobie. No po prostu się zawiodę na tobie. Ale co mogę zrobić? Co mogę zrobić? No, już raz próbowałem cię zabić. Nie udało się na to. Nie mogłem inaczej wpłynąć na to, jak to się potoczy. Is coming, my friend. That bunker you guys found, whoever controls it survives and fuck the rest of us. But we have been preparing for this. And I want you to join us. Więc skończyłeś moją gadkę. Ciężko mi jakoś, znaczy nie uwierzyć, tylko tak zrozumieć, dlaczego młodzi ludzie chcą jakby komunizmu w swoim kraju. Komunizm przecież u podstaw ma dzielenie się wszystkim, prasowanie, wielki socjalizm. Wszystko dla wszystkich. Starzy to chcą, no bo starzy się nie chce pracować i oni chcą wykorzystać młodych. Ale młodzi, żeby pracować na starych, dzieli się tym, co sami zarobią i dadzą rady stworzyć. To jest coś, co mi trudno pojąć. Chociaż właśnie w przypadku tego metra... no wszyscy z drugiej strony powinni się trzymać się razem. To jakby nie ma jakiejś własności wielkiej, własnej, osobistej, no bo mamy tylko metro. Więc tutaj jeszcze jakoś nie jest jakoś super dziwne.
Dobra, chyba drugie wyjście z tym, że Paweł mnie przepuści przez wszystkich, odpada. Tak jak mówiłem, z deszczu pod rynnę. No zamiast mi grzecznie spytać o wszystko, dopiero jak będę się buntował, przejść do tego, co teraz się właśnie dzieje, to od razu z grubej rury, zamiast zrobić jakąś więzę zbudować, może nie lubimy Sparty, może chciałem do was dołączyć, ale nie chciałem, nie mogli mnie puścić. To nie od razu, kurde, nie jak faszyści. Ten nawet jeszcze ma wąsa jak faszysta. No nie dobrze, nie dobrze. A mogliśmy dodać więź, mogliśmy przejść. Mogę wam o wszystkim powiedzieć, bo w sumie dużo nie wiem, prócz tego, że się z nimi komunikuję w jakiś sposób. Ja mam dobrą metodę. Spytajcie. O właśnie. Przyłóż mi jeszcze. No! Passwords, code names, operation protocols. What are you doing, Dad? This is called interrogation, Lonya. Interrogation. Business as usual. What? You never did that playing dolls? No. You little shit. There's no power without blood. Boże, grubas mnie okłada. No. Use your drugs. Use hot pokers. Just get everything out of him and shoot the bastard. Then come to my office. To jest nienormalne. Wziąć od razu zastrzelić. I must agree with Leonid. Brutality is a crooked path to information. I believe in science. One injection and you will tell us everything. Serem prawdę powiadasz? Jak to się potoczy? Jest Pawlo. O, to są te same ujęcia, czy było ostatnio? Chyba tak. Jakaś retrospekcja? To chyba jestem ja. Gdzieś. I co, nie będziemy uciekać? Będziemy się z nimi bawić może? The fuck? Widzę coś. Co jest grane? Co się dzieje? Co tu się dzieje? No nieźle, tu się... Jakieś sojusze nawiązały między mną a cieniami. This will not be a cash payment. Understand? Completely, sir. And what about the dark one? The creature has been located. The details are in this envelope. You will pick up the animal right after you go to Venice. Don't disappoint me this time. I won't, Comrade General. I won't. Czy ja mu właśnie to wszystko powiedziałem, co widziałem? Co ja takiego widziałem? Czy cię mnie właśnie bronił? Co tu się dzieje? No. To jest prawdziwy człowiek. Tylko mam nadzieję, że dam radę biec o własnych siłach. Gdzie? A, tu. Ale ja bym chciał... Nie, od razu chciałem sparować jakąś broń czy coś. Czemu mam wrażenie, że zanim wydostaniemy się z tego kolejnego już pieprzonego obozu, będę po prostu tak to nazywał, obozu, to spotkamy jeszcze Pawła. I coś mi się wydaje, że będziemy jakby zmęczeni go podstrzelić. Takie masz przyczucie. Już tyle wywróżyłem. O,
ta cała rozmowa. Tego to bym miał ochotę super zastrzelić. Will be exterminated, and war is inevitable anyway. Inevitable? I have my doubts. So does the Politburo. A doubtful man is a fearful man. How dare you? You're the head of state security, and you report to me! Yes, but now, when we are one step away from a unified Red Metro, you have no right to disrupt the plan. A, to jest ten doktor, który nas przesłuchiwał. Moskovin, when you asked me how to deal with your elder brother when he was still the Secretary General, I helped you. And after his tragic death, I backed your takeover. So I suggest you take my advice again. This is unacceptable. It's very simple, Comrade Moskovin. We all stand together, arms linked against the wind. Or it's every man for himself. But, Corbett, is this whole fucking metro truly worth the blood we're going to spill? I have a way of doing it without spilling any blood. Akurat ty się masz rozlew krwi. All right. Go do your trick. I'll handle the Politburen. To jest. Znowu. Czy to jest coś na zasadzie? O w dupę. Widzę, że masz wielką ochotę go załatwić, ale nie możesz, bo to on tu jest głównym mózgiem całej operacji. Ty nie wyglądasz, jakbyś miał jakiś mózg. But remember that this operation is top secret and you must not be taken alive by the enemy. Powiedz co to za misja? Questions? Can we use radios after we capture the assigned targets? Only in case of emergency and on a scrambled frequency. If we're faced with strong enemy counterattacks, do we hold the positions or fall back? Hold them. Anyway, the enemy is unlikely to mount an effective counteroffensive. Comrade General, we have been issued a banner along with the other gear, but we were also made to remove all our markings. We will leave no trace of our operation. Only upon victory and receipt of the following signal will you raise your banner over the captured targets. Other questions? Radmy no, wszystkie. Comrade General. Good luck then. Surrender! Line! Boże. No dobra. No dobra, strasznie to wszystko dziwne. Dopiero teraz znaleźć się w prawdziwym gnieździe pająków. Sekretarz generalny Moskwy nie wygląda mi jednak na czynnego pająka. Ten tytuł należy się z pewnością generowi Korbutowi. Chciałbym wiedzieć, co też chodzi mu po głowie, co Leśnicki przyniósł mu z D6. Co zniszczy wrogów rewolucji? Mam tylko pytania, żadnych odpowiedzi. Jedna pewna informacja jest taka, że Paweł wie coś o cieniu, a to czyni z niego mój obecny cel. Paweł, to jest nie tylko twoim celem do przesłuchania. Pawła, to trzeba jeszcze załatwić. Ja tak się zachował. Ale to wszystko już w kolejnym odcinku, bo w tym odcinku chciałbym się z wami serdecznie pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Troszeczkę było wartki akcji, troszeczkę było zaskoczeń, troszeczkę się dowiedzieliśmy o tych cieniach, a mianowicie tego, że nas broniły, jakbyśmy mali, czyli prawdopodobnie nas towarzyszyły całe dzieciństwo. I co to ma wszystko znaczy, że najpierw nam towarzyszą, nas chronią, a później próbują nas w momencie... No, w sumie to jednak ma sens, że próbowali nas powstrzymać przed wysadzeniem ich gniazd, no bo chronią nas, ale no, siebie też muszą chronić, więc... Próbowali nas powstrzymać w poprzedniej części metra. Pod koniec, jak tam chcieliśmy wysadzić ich gniazda. Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale to wszystko w kolejnych odcinkach, do których was serdecznie zapraszam. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia. Do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć.